Ponad 60% ludzi w naszym kraju przynajmniej raz w tygodniu doświadcza sytuacji wywołujących stres. Ta choroba cywilizacyjna, jak się ją określa, staje się nieodłącznym elementem życia praktycznie każdego z nas. Czym dokładnie jest stres? Co go wywołuje? Jakie są konsekwencje tej choroby i czy istnieją skuteczne sposoby na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kto nie doświadczył nigdy stresu, ten nie wie, co to życie, mawia coraz więcej osób. Niepokojące jest to, że ta choroba jest nie tylko bagatelizowana przez ogromną ilość osób, ale co gorsza, staje się ona stałym elementem życia człowieka. Wiele osób wychodzi bowiem z założenia, że stres jest elementem ich życia i po prostu musi im towarzyszyć, tak samo jak sen czy też jedzenie. Ze zdziwieniem więc patrzą oni na osoby, które ze stresem walczą, czy też starają się go jak najbardziej ograniczać. Warto wiedzieć, że krótkotrwały stres jest zjawiskiem dobrym, a nawet niekiedy potrzebnym. Ma on bowiem za zadanie ochronić nas przed sytuacjami, które zagrażają naszemu zdrowiu czy też życiu. Bo na przykład, kiedy przechodzimy przez pasy, a na nie wjeżdża rozpędzony samochód, stres pomaga nam w sekundzie ocenić sytuację i czym prędzej uciec od zagrożenia. I w tego typu przypadkach stres jest dla nas prawdziwym błogosławieństwem. Wyobraźcie sobie wszystkie te niebezpieczne sytuacje, w których to zadziałały nasze pierwotne instynkty i odruch bezwarunkowy, który niejednokrotnie ocalił naszą skórę. Śmiało więc można powiedzieć, że gdyby nie stres, to po tym świecie chodziłoby znacznie mniej osób. Nie oznacza to jednak, że stres jest jedynie czymś pozytywnym. Długotrwała ekspozycja na ten czynnik nie jest niczym dobrym. Jak pokazują badania, stres to nie tylko nasze wewnętrzne odczucie, ale również i określone schorzenia, które dotykają naszą osobę. Osoby, które są często zestresowane, skarżą się na bóle głowy, podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenie procesów poznawczych, czy nawet problemy z sercem czy też snem. To jednak nie wszystko. Przewlekły stres może prowadzić do wielu chorób na tle psychicznym, takich jak depresja, schizofrenia, fobie społeczne i wiele innych. Jak więc widzicie, ten czynnik jest niezwykle niebezpieczny i o ile możemy, warto unikać go jak najbardziej. Niestety, dzisiejszy świat nie pomaga nam w ograniczeniu stresu. Ciągły pęd życia, jego złożoność, jak również ilość bodźców, jaka codziennie oddziaływuje na nasz mózg, sprawiają, że ze stresem mamy do czynienia bardzo, bardzo często. Co jednak wywołuje u nas ten stan? Co stoi za tym, że stres staje się naszą codziennością? Jak pokazują badania, są to bardzo prozaiczne przyczyny. Najwięcej osób martwią rosnące koszty życia, inflacja, spłata zobowiązań, jak również praca, która jest powiązana z naszymi zarobkami i poziomem życia. Ponadto wiele osób zamartwia się stanem swojego zdrowia, jak również stanem zdrowia swoich bliskich. Jak więc widać, źródłami stresu są w przeważającej części sprawy dotyczące większości ludzi. To, co jednak ciekawe, to fakt, że tylko część osób dotknięta tymi problemami boryka się ze stresem i jego skutkami. Jak to więc jest, że ludzie posiadający te same problemy potrafią podchodzić do swojej sytuacji w całkowicie odmienny sposób? Znam bowiem wiele osób schorowanych, czy też posiadających ogromne problemy finansowe, które potrafią, na ile to możliwe, normalnie żyć. Nie są one kłębkiem nerwów, nie chodzą z rozbieganymi oczyma, czy też obgryzając obsesyjnie swoje paznokcie. Tutaj dochodzimy do kluczowego elementu, jakim są sposoby na walkę ze stresem. Niestety, po raz kolejny nasz system edukacji nie popisuje się na tym polu i nie uczy nas sposobów na walkę z tą właśnie chorobą. Jedynymi miejscami, w których możemy się nauczyć czegoś na temat sposobów na walkę ze stresem, jest nasza rodzina i oczywiście internet, czy też książki. I o ile w wielu przypadkach nasi najbliżsi nie są dobrymi nauczycielami na tym polu, lub co gorsza, to oni są głównym źródłem naszego stresu, to zarówno różne publikacje, jak i internet mogą dostarczyć nam wiele cennych informacji. I tak, sposobów na walkę ze stresem
jest naprawdę sporo i teraz chciałbym pokazać Wam te, które w mojej opinii są po pierwsze proste, po drugie skuteczne. Nie potrzeba bowiem akademickiej wiedzy, aby znacząco zmniejszyć uczucie stresu w naszym życiu lub całkowicie go wyeliminować. Przejdźmy zatem do sposobów na walkę ze stresem. Pierwszym pomysłem są oczywiście ćwiczenia fizyczne. Dzisiejsze społeczeństwo rusza się zdecydowanie za mało i przekłada się to na nasze samopoczucie. Wysiłek fizyczny jest prostym narzędziem łagodzącym stres psychiczny. Ćwiczenia ruchowe osłabiają reakcję stresową organizmu i poprawiają nasz nastrój. Regularny wysiłek fizyczny przeciwdziała efektom nagłego oraz przewlekłego stresu, zapewnia lepszą tolerancję obciążeń stresowych i wpływa korzystnie na redukcję ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych czy też metabolicznych. Zwykła jazda na rowerze, pływanie, spacer czy bieganie mogą w znaczący sposób poprawić nasze samopoczucie. Polecam Wam serdecznie, zwłaszcza bieganie w terenie. W tym przypadku do ruchu dołączacie jeszcze kontakt z naturą, który również działa kojąco na nasze nerwy. Przez grzeczność nie wspomnę, że ćwiczenia fizyczne spalają nadmiar tkanki tłuszczowej, a ten, jak dobrze wiecie, również wpływa na nas negatywnie i przyczynia się do wielu chorób, które z kolei są źródłem stresu i w ten magiczny sposób koło nam się zamyka. Brak ruchu powoduje odłożenie się tkanki tłuszczowej, to z kolei prowadzi do pogorszenia stanu naszego zdrowia, a to wywołuje stres. Jak więc widzicie, ten element jest niezwykle ważny w życiu każdego człowieka. Polecam Wam traktować ćwiczenia fizyczne nie jako stratę czasu, a jako inwestycję w Wasze zdrowie, która jest oprocentowana na bardzo, bardzo wysoki procent. Drugim świętym gralem walki ze stresem jest zmiana stylu naszego życia. Zacznij się zdrowo odżywiać, zadbaj o wystarczającą ilość snu i odrzuć od siebie używki, a zobaczysz, że po krótkim czasie Twoje życie zmieni się w diametralny sposób. Te proste na pierwszy rzut oka zabiegi są niezwykle skutecznym narzędziem do walki ze stresem poprzez poprawę naszego samopoczucia. Trzecim pomysłem na walkę ze stresem jest medytacja i inne techniki relaksacyjne. Wiem, że kiedy słyszycie słowo medytacja, część z Was wyobraża sobie tybetańskiego mnicha, który godzinami tkwi w jednej pozycji. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna i wystarczy 15-20 minut skupienia się na swoim oddechu, aby poczuć kolosalną różnicę w naszym życiu. Ja osobiście stosuję dwa rodzaje medytacji, czy też jak to woli ćwiczeń oddechowych. Pierwsza to metoda Wima Hofa, druga natomiast to medytacja skupiająca się na powtarzaniu konkretnych słów. Jeżeli chcielibyście, abym stworzył cały odcinek, w którym opowiadam Wam o tych technikach, dajcie znać w sekcji komentarzy. Jeżeli będę widział zainteresowanie, to chętnie stworzę tego typu materiał. Już teraz jednak mogę Wam śmiało powiedzieć, że medytacja jest prawdziwym game changerem dla każdego, kto tylko raz jej spróbuje. Kolejnym sposobem na walkę ze stresem jest planowanie. Tak, dokładnie, planowanie. Chodzi o to, aby tak poukładać plan swojego dnia, tygodnia czy miesiąca, aby z wyprzedzeniem radzić sobie z nadchodzącymi sytuacjami, które wywołują u nas stres. Weźmy na tapetę taką sytuację. W środku dnia, niczym grom z jasnego nieba, uświadamiasz sobie, że dziś masz 10. rocznicę ślubu. Na gwałt obdzwaniasz wszystkie restauracje w okolicy, ale okazuje się, że nie ma wolnych miejsc. Postanawiasz więc ratować sytuację i kupić żonie bukiet róż i zabrać ją do kina. Niestety najlepsze miejsca w kinie są już zajęte, a pani w kwiaciarni daje ci róże, które, no cóż, nie są najwyższej jakości. Wracasz do domu spóźniony, a żona robi ci wymówki, że spóźniłeś się w dzień waszej rocznicy. Wyobraźcie sobie, ile można zaoszczędzić sobie stresu, gdyby zaplanować rocznicę ślubu na tydzień przed tym wydarzeniem. Zamówić na spokojnie stolik w waszej ulubionej restauracji, czy też najlepsze miejsca na sali kinowej. Zamówić z wyprzedzeniem kwiaty i poprosić wcześniej szefa o możliwość wyjścia godzinkę szybciej z pracy. Wszystko to można zrobić, planując to, co ma nas czekać i tym samym oszczędzając sobie tony nerwów. Kolejnym sposobem na radzenie sobie ze stresem jest rozmowa z drugim człowiekiem.
Wyjście na miasto ze znajomymi, czy też rozmowa z przyjacielem lub kimś bliskim o swoich problemach jest również niesamowitym sposobem na zrzucenie ciężaru, który dźwigamy na swoich barkach. Człowiek nie jest samotną wyspą i potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem, dlatego nie zapominajcie, że ten element jest również niezwykle istotny. Najgorsze, co możesz zrobić, to zamknąć się sam ze sobą wraz ze swoimi czarnymi myślami. Jak widzicie, temat stresu jest niezwykle istotnym elementem naszego życia, który wpływa na to, jak się czujemy zarówno w wymiarze psychicznym, jak i fizycznym. Stres w dzisiejszych czasach staje się niezwykle niebezpieczny i należy wystrzegać się go jak najbardziej. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i pokazało zarówno to, dlaczego warto zwracać uwagę na stres, jak również pomogło Wam w walce z nim. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.